Ekscelencjo, czcigodny księże biskupie, czcigodni księża, wielce szanowni państwo. Ze względów czasowych bardzo zwięźle chciałbym wyrazić jednym słowem to, że zaproszenie jest dla mnie zaszczytem i z wielką wdzięcznością je przyjmuję. Chcę też wyrazić taką szczególną radość, że mam okazję uczestniczyć w tej sesji w tym właśnie gronie, dlatego że każda z osób tutaj będących przy stole albo przywołuje jakieś wspomnienia pełne wdzięczności, albo jest takim znakiem wdzięczności. Rozpocznę od księdza profesora Marka Chmielewskiego, z którym miałem zaszczyt spotykać się jeszcze w czasach studenckich na Kulu. Księża profesorowie Kowalczyk i ksiądz profesor Superson są ze zgromadzenia księży Pallotynów, z którymi też wiążą mnie bardzo bliskie relacje. I wreszcie mam taką wyjątkową okazję, żeby podziękować panu posłowi Łopuszańskiemu nie tylko za te dzieła związane tutaj z tematem naszego kongresu, ale ja chciałbym szczególnie też podziękować za pewien bardzo obszerny tekst sprzed lat dotyczący historii wprowadzania ustawy aborcyjnej w Polsce w latach 50., bo był to dla mnie tekst absolutnie odkrywczy i jednocześnie niezwykle ważny w wielu refleksjach na temat obrony życia w Polsce. Także bardzo się cieszę, że w tym właśnie gronie, w tej konfiguracji mogę tutaj się spotkać. Proszę państwa, pozwolę sobie rozpocząć od bardzo ogólnych spraw i niewątpliwie będących zaledwie przypomnieniem rzeczy, które znamy. Objawienie Królestwa Jezusa Chrystusa dokonuje się, jak wiemy, w sposób spektakularny w czasie procesu i przesłuchania przez Piłata. Spór i kontrowersje, które pojawiają się w trakcie tego procesu, mają charakter zdecydowanie ponadczasowy. W procesie, który toczy się przed Piłatem, ścierają się dwa królestwa i dwa sądy. Ludzki i boski, czasowy i wieczny. Oskar Spengler przedstawił tę sprzeczność słowami. Gdy wszakże doprowadzono Jezusa przed Piłata, stanęły wobec siebie w bezpośredniej i nieprzejednanej wrogości świat faktów i świat prawd. I to z tak przeraźliwą jasnością i siłą symboliki, jakiej nie spotykamy w żadnej innej scenie dziejowej. Proces przed Piłatem, opisany w Ewangelii według świętego Jana, rozgrywa się, czego może nie zawsze zauważamy, w takich siedmiu scenach, a każdej z nich towarzyszy zmiana miejsca. Jedna z tych scen zaczyna się przed pretorium, następna dokonuje się wewnątrz pretorium i te miejsca są cyklicznie zmieniane. Całość dramatu rozpoczyna się na zewnątrz, jako że, jak pamiętamy, kapłani, którzy przyprowadzili Jezusa do pretorium, nie chcą wejść do środka, żeby się nie splamić przed spożyciem uczty paschalnej. I widząc tych kapłanów, Piłat wychodzi do nich na zewnątrz i zadaje pytanie, jaką skargę wnosicie przeciwko temu człowiekowi. To jest pytanie, które dokładnie odpowiada strukturze procesu rzymskiego. Dalej, na sugestię Piłata, żeby Żydzi zabrali Jezusa i osądzili go według prawa, według swego prawa, kapłani odpowiadają, nam nie wolno nikogo zabić. Niektórzy z komentatorów tej sceny zwracają uwagę, że Piłat mógł odczytać, zinterpretować to stwierdzenie jako sformułowanie zarzutu obrony majestatu cesarskiego. Bo właśnie ten zarzut był karany w prawie rzymskim śmiercią. I wtedy rozpoczyna się druga odsłona tego dramatu, ale ona rozgrywa się już we wnętrzu pretorium, gdzie Piłat wchodzi do tego wnętrza i przywoławszy Jezusa, rzekł do niego, czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział, czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o mnie? Odparł, czy ja jestem Żydem? Naród twój i arcykapłani wydali mi ciebie, coś uczynił. To właśnie w tym momencie, po raz pierwszy w czasie całego procesu, pojawia się określenie król żydowski, Bazileus ton Judaion. W trakcie tej części przesłuchania Jezus ostatecznie wyznaje, tak, jestem królem, ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu.
I to właśnie w tym momencie padają te niezwykle donośne i zarazem nośne słowa Piłata: cóż to jest prawda? Pytanie to bywa interpretowane jako z jednej strony wyraz sceptycyzmu, stąd właśnie Spengler przeciwstawia rzekomy świat faktów reprezentowany przez Piłata i świat prawdy. Czy można właśnie, stając na gruncie faktów, interpretować prawdę? To jest pytanie zahaczające właśnie o sceptycyzm. Inni komentatorzy tego pytania, tacy jak Fryderyk Nietzsche, widzieli w tym pytaniu wielkie szyderstwo, dostojną kpinę, za pomocą której Rzymianin, zdaniem Nietzschego, miałby unicestwić Nowy Testament. Być może interpretacją najbardziej właściwą jest to, że mamy tu do czynienia jakby z dwoma różnymi koncepcjami prawdy. Takiej interpretacji zdaje się sprzyjać apokryficzna Ewangelia Nikodema, gdzie ten dialog Piłata z Jezusem zostaje kontynuowany. Oczywiście mam świadomość, że mówimy tutaj o piśmie niekanonicznym, ale niemniej jednak bardzo ciekawym dla zrozumienia tego, co zostało zawarte w Ewangelii według świętego Jana. Mianowicie na pytanie Piłata, cóż to jest prawda, Jezus w tej apokryficznej Ewangelii odpowiada: prawda pochodzi z nieba. Na co Piłat: czy na ziemi nie ma prawdy? A Jezus dopowiada: popatrz, jak ten, który na ziemi głosi prawdę, jest sądzony przez tych, którzy posiadają władzę na ziemi. Jak pokazuje dalszy ciąg procesu, kwestia królewskości Jezusa i jego królestwa ziemskiego czy niebieskiego pozostanie dla Piłata ostatecznie niewyjaśniona, ale ta kwestia wraca ponownie w ostatnich scenach tego procesu, gdy Piłat każe umieścić na krzyżu inskrypcję: Jezus Nazarejczyk, król żydowski. I w ten sposób powód, dla którego Jezus został skazany, zdaje się jednocześnie potwierdzać jego królewskość. Wielu komentatorów procesu przed Piłatem wskazuje na uchybienia procesowe, uchybiające zarówno prawu rzymskiemu, jak i prawu hebrajskiemu. Jeden z takich znawców obu systemów prawnych, profesor De Francisco, pisał, że Piłat zlekceważył zasady prawa, których stosowanie było jego obowiązkiem, wyrzekł się swej władzy, nie tłumiąc buntowniczych zamieszek, i odwrócił się plecami do prawa, wydając człowieka, którego uważał za niewinnego, na przygotowaną z góry zemstę jego zadeklarowanych wrogów. Jeszcze jeden szczegół z tego procesu może zatrzymać naszą uwagę. W tym tłumaczeniu Ewangelii, które powszechnie znamy, podany jest zapis: Piłat wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale. Ale w innym nurcie tradycji translacyjnej, wywodzącej się od Justyna, ale także zawartej w niektórych dzisiejszych tłumaczeniach, ten czasownik ekatizen zostaje przetłumaczony, czyli zasadził, zostaje tłumaczony w znaczeniu przechodnim. I wówczas można odczytać to zdanie oryginału greckiego Ewangelii w ten sposób, że Piłat wyprowadził Jezusa na zewnątrz i usadził go na tronie. I znowu tę tradycję wspiera inny apokryf, Ewangelia Piotra, mówiąca o tym, że Żydzi przyoblekli go w purpurę i posadzili na tronie sądowym, mówiąc: sądź sprawiedliwie, królu Izraela. Osadzenie na tronie zdaje się zresztą też potwierdzać Ewangelia Marka i Mateusza, według których tuż przed ukrzyżowaniem Jezusa ubrano go w purpurową szatę, dając mu do ręki trzcinę na podobieństwo berła króla żydowskiego. Szanowni Państwo, to przesłuchanie Pana Jezusa przez Piłata, przedstawione tutaj w bardzo dużym zarysie, wywołuje dzisiaj, jak się wydaje, kilka refleksji. Chciałbym na trzy z nich zwrócić uwagę. Po pierwsze, uderzać może to, na co nie zawsze zwracamy uwagę, że przesłuchanie i cały proces ma wymiar zewnętrzny przed pretorium i wewnętrzny w pretorium. Wymiar zewnętrzny i uwewnętrzniony. Zewnętrzne oskarżenia pod adresem Jezusa są absolutnie nieprawomocne. Sam proces jest wątpliwy od strony
legislacyjnej, zgodności z prawem hebrajskim, rzymskim. Sanhedryn domaga się śmierci, mając świadomość, że jest to kara nieuprawniona. Arcykapłani, którzy zaskarżają Jezusa, popełniają w momencie aktu oskarżenia ewidentne bluźnierstwo, stwierdzając, poza Cezarem nie mamy króla. To wszystko są uchybienia, bardzo poważne uchybienia całej strony proceduralnej. Ale sednem tego procesu jest przecież konfrontacja sumienia Piłata z Bogiem. To właśnie tutaj rozgrywa się sedno dramatu, potwierdzając, że sumienie jest najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka, gdzie przebywa on sam na sam z Bogiem, którego głos w jego wnętrzu rozbrzmiewa. I płynie stąd chyba bardzo ważny wniosek, że odrzucenie bądź uznanie Królestwa Chrystusa jest ostatecznie sprawą ludzkich sumień. Tymczasem problem właśnie naszych ludzkich sumień, nas katolików, sumień nas katolików, staje się problemem dzisiaj coraz bardziej dramatycznym. To by wymagało na pewno obszernego omówienia, ale tylko pozwolę sobie tutaj zasygnalizować ten szczególny trend, który pojawia się w naszym Kościele, dotyczącym potrzeby słuchania ludzi, ponad wszystko ludzi. I do tego stopnia, że wydaje się, że czasem dzisiaj zapominamy o słowach świętego Piotra, że bardziej trzeba Boga słuchać niż ludzi. Coraz częściej wydaje się, że ulegamy jakiemuś podporządkowywaniu dyktatowi relatywizmu, opinii społecznej, trendom medialnym. Na dodatek te właśnie tendencje, ośmielę się powiedzieć, zyskują rangę pierwszorzędności i pewnej normatywności, która wyraża się w tendencjach do pouczania z zewnątrz i z wewnątrz Kościoła jego magisterium, jego tradycji, w imię ducha czasu, dostosowania się do tego ducha. I to wszystko, mówiąc najkrócej, najzwięźlej, może okazać się ostatecznie zdradą Boga i zdradą samego siebie. Sprawa druga, wynikająca z tego procesu, a zarazem sprawa centralna, to odsłonięcie sporu, który dotyczy królestwa i prawdy. W tym miejscu warto by było przywołać bardzo obszerny fragment wywiadu, którego udzielił w latach 80. święty Jan Paweł II francuskiemu konwertycie André Frossardowi. Wywiad zawarty w książce Nie lękajcie się rozmowy z Janem Pawłem II, gdzie Frossard zadaje Janowi Pawłowi pytanie, czy z Ewangelii można wyprowadzić jakąś koncepcję polityki, jakąś politykę. I wtedy Jan Paweł II, ja pozwolę sobie jedynie streścić ten obszerny tekst, zestawia ze sobą dwa teksty. Z jednej strony ten przywoływany tutaj fragment Ewangelii według świętego Jana, stanowiący przesłuchanie Chrystusa przed Piłatem i te kluczowe słowa Chrystusa: tak, jestem królem, ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. I Ojciec Święty zwraca uwagę, że właśnie owo dać świadectwo prawdzie stanowi sedno rozumienia królewskości w ujęciu Chrystusa. I z tym tekstem Jan Paweł II zestawia tekst Soboru Watykańskiego II, Konstytucji Gaudium et Spes, gdzie mowa jest o misji Kościoła w świecie współczesnym. I tą misję Kościół definiuje jako zabezpieczenie transcendentnego charakteru osoby ludzkiej. Jan Paweł II mówi, że słowa wypowiedziane do Piłata i słowa Konstytucji Soborowej zdają się o wiele ściślej pokrywać swymi zakresami, dawać świadectwo prawdzie i zabezpieczać transcendentny charakter osoby ludzkiej. To właściwie jedno i to samo. I można powiedzieć, że misją Kościoła jest, idąc wzorem Chrystusa, dać świadectwo prawdzie, prawdzie o człowieku. To znaczy zabezpieczyć transcendentny charakter osoby ludzkiej. Co to oznacza? Oznacza to radykalny i absolutny sprzeciw wobec banalizacji ludzkiego życia, wobec zamachów na ludzką godność. Oznacza to bezwzględny i absolutny zakaz instrumentalizacji osoby ludzkiej. I to zarówno w tym wymiarze bioetycznym, fundamentalnym, kiedy traktujemy ludzkie życie, traktuje się ludzkie życie jako materiał biologiczny, kiedy traktuje się dziecko jako przedmiot zaspokajania ludzkich potrzeb, nie tylko immanentnych, ale po prostu hedonistycznych, jako zaspokojenie właśnie tego typu potrzeb. Ale to jest też zakaz traktowania człowieka jako przedmiotu
wymiarze gospodarczym, ekonomicznym, medialnym, wymiarze politycznym. To jest ogromny, ogromny, powiedziałbym, tutaj zakres. I w tym właśnie momencie, w tym miejscu wydaje się, że dawać świadectwo prawdzie i zabezpieczyć transcendentny charakter osoby ludzkiej, to jest ten obszar, w którym Królestwo Chrystusa ma prawo i obowiązek inspirować politykę państwową. I to w żadnym wypadku nie oznacza, co próbuje się nam niekiedy imputować, tworzenia państwa teokratycznego. To jest tworzenie państwa, które staje na gruncie poszanowania godności osoby ludzkiej, tego fundamentu cywilizacji zachodniej, autentycznego zarazem humanizmu. To jest jednocześnie obrona przed tworzeniem, przed narzucaniem państwu ateizacji i dewastacją porządku prawa naturalnego. I wreszcie trzecia refleksja, bardzo krótka, płynąca z opisu przesłuchania Pana Jezusa przez Piłata. Jak wskazywałem, można odczytać końcową scenę tego procesu jako scenę, w której człowiek, usiłując sądzić Boga, zostaje poddany osądowi przez Boga. Można odczytać ewangeliczny zapis jako wskazujący na osadzenie na tronie sędziowskim właśnie Jezusa Chrystusa, ubranego prześmiewczo w królewską szatę z trzciną zamiast berła w dłoni. Ten zamierzony czy niezamierzony cynizm ma jednak swoją szczególną moc, bo pokazuje, że niezależnie od cynizmu i agresji współczesnej kultury, a raczej trzeba powiedzieć współczesnej barbarii, to ostatecznie Chrystus Król osądza ten świat. Nie za pomocą berła, dyktatury, nie za pomocą wizualnej potęgi, ale osądza mocą w swej bezradności i uniżeniu, które ostatecznie doprowadza go na krzyż. Ale to właśnie krzyż Chrystusa, jego ostateczny tron, staje się miejscem nieprzemijającego sądu nad naszym światem. I trzeba koniecznie o tym pamiętać. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę.